Cześć, siemanko, z tej strony Majki. Mamy ostatnie dni eventu, mamy ostatnie dni giveawayka, który tutaj jest dla was. No mamy prawie 20 osób, więc kto jeszcze nie wbił, to jest ostatni moment, minimum 12 zł. Z kodem Majki na stronie i lecicie z tematem. Oczywiście jak to zrobić? Plusik, klikacie kodzik Majki, aktywuj i duża opcja do odpłatności. Kod daje 10% bonusów do wpłaty, bądź 20% dla nowych osób na sam start. Generalnie zwycięzca z odcinka się też gdzieś tutaj pojawi. No i co? Komentujcie, działajcie, rozwijajmy ten kanał wspólnie, żeby działało to oczywiście jak najlepiej, jak najpewniej. Tutaj nie, no to taka batla to za duża. No i dziękuję wam oczywiście za to, że jesteście aktywni, bo bardzo doceniam tutaj wasze komentarze, waszą obecność i to, że gdzieś tam chcecie też, żeby ten kanał szedł do góry. A 10 tysięcy już niebawem, więc wiecie. Naprawdę dzięki wam może uda się spełnić moje takie małe marzonko, 10 tysięcy na YouTubie. Także jak coś, to polecajcie kanał znajomym i tak dalej. No i teraz lecimy. Lecimy tutaj ze badalkami, lecimy, żeby powygrywać trochę skinków. No, także na start tutaj mamy zwycięstwo i w sumie profit, także jest całkiem G. Całkiem gites. Dobra, ale o, wróciły tutaj hole. Hole i karambole, także co, lecimy z karambolami na razie, co? Może tak na 5 w sumie. Ten jeden hole tak mnie zastanawia. Damy na underdoga, bo wiecie, zawsze to jest szansa 3 do 1, że ktoś trafi, nie? Czyli w sumie 1/4 versus 3/4. To nie ma sensu, ale wiecie, o co chodzi. Się okaże, że teraz hole ja dostaję i tyle będzie z zabawy. Nie, ale dobrze, ej, patrzcie, wleciał tutaj za 1500 zł jakiś Crimson Webik. No i teraz kilka karambolów. Może akurat uda się dropnąć ze 2, ze 3. Albo 0 też jest taka szansa. Bo tutaj w ogóle bitwa taka dosyć spora, bo w sumie ponad 3000 zł. No ale wleciał karambit pierwszy i to już jest 5000 ponad za samego jednego karambola. No jeszcze dobrze, bo jakby ktoś dostał i może udałoby się zwyciężyć battle i zabylibyśmy tutaj na poziomie kilku dobrych tysięcy. Proszę, proszę, daj mi to. 9 zł ja mam i wijemy się na 3 osoby. No. Jest! Juhuhu! Jedziemy! Jeszcze patrzcie, ile tych punktów się udało tutaj zdobyć. No mega, mega. Będziemy wejść w sklep, to jest co 70... Nie, to jest 700 tysięcy, widzowie. 700 tysięcy. Czyli teoretycznie... Nie, to 50... To jestem w stanie wziąć. Ta. Zostało 200. To. Ty, no i mamy profit. Jezu, jaka batla oddająca w ogóle to była, ty. Z jednej bitwy 3000 zł profitu. Ja pierdzielę. Ej, to dawaj jeszcze raz. To te karambity były? Albo czekajcie, wiecie co? Zrobimy sobie taki YOLO. To będzie gruby odcinek. 10 takich. Dobra. Za to, widzowie, musi pójść łapka w górę. Za to musi pójść subskrypcja. I za to musi pójść kodzik Majki na stronie, nie? YOLO. To była bardzo gruba bitwa, szczerze. Ta bitwa była totalnym sztosem. No, ale teraz zobaczmy. No, hole. Liczę, że hole dostanę. Przyznam szczerze, bo ewentualnie wszystko, co się da, tutaj uda się powygrywać. I wiecie, taki profit to będzie bardzo, bardzo niesamowite. No i będę bardzo zadowolony, bo udało się tutaj zrobić naprawdę dobrą robotę. Więc zostało 12 skrzyneczek. No i zobaczmy, co leci. Na razie nie leci nic takiego, co bym chciał osobiście. No ale dobra. Jakby ogólnie wleciało, ale nie dla mnie. Ale to jeszcze nie jest źle, nie? Wiecie, to jest dopiero początek tej bitwy tak naprawdę. Drugi. Dobra, to jeszcze też nie jest źle, tak? To jest 2500. Tutaj zdecydowanie lepsze rzeczy mogą dropić. Jest jeszcze 800 dla Michaela. Tak, coś tam zaczyna dropić, ale nothing special, ok? Tylko jednak karambit Tiger Tooth to już jest taka rzecz, która trochę zastanawia, nie? To już jest taka rzecz, która trochę zastanawia, czy tutaj na pewno siądzie ta bitwa. No ale jeszcze są hole, tak? Pamiętajcie. Bo z karambitów w sumie jest tutaj około 10 tysięcy na oko, tak? Pira ze drzwi, nie chcę się liczyć na szybko. No ale teraz hole albo Doppler i będzie git. Generalnie coś z tego może dropnąć, ale nie musi oczywiście, wiecie, o co chodzi. To jest ryzyko, to jest tutaj kwestia
mocno zastanawiająca. Oj, wleciał dla niego akurat za 2600 ponad. No ale jeszcze dwa razy. Jeszcze raz, ostatnia bitwa. To jest gruba bitwa. To jest naprawdę potężny odcinek, jeżeli chodzi o mnie. No i tu był underdog chyba oddał znowu. Tak, na underdogu bym 25 tysięcy wyciągnął z tej bitwy. Na underdogu bym wyciągnął 25 tysięcy, a tak mamy koło trójki. W sklepie ile mamy? No 59, to jest mało. 59 to możemy digla takiego sobie kupić. I on kosztuje 170 zł, sprzedać go. I spróbować zrobić bitwę. Na te karambole jeszcze może, co? Też czekaj, by tak zrobić, tak, tak. Dobra. Razy 4 w standardzie jeszcze raz. Zaryzykujmy, co mi szkodzi. Wiecie, to jak już się bawić, to się bawić. Bardzo mocny może to być odcineczek. Tylko jakby teraz dało, nie? Jakby teraz dało. Bo wiadomo, może skończę na bankrucie. Wyzerowany. Ale za to z dobrą zabawą i z wiedzą, że naprawdę tu można zarobić bardzo dużo pieniędzy. No tutaj na razie nie zaczynamy zbyt dobrze. Tutaj mówię, może ten underdog taki na te skrzynki jest najbardziej chyba opłacany. Chociaż no jeszcze dajmy czas. Jeszcze dajmy czas. Oj, to jest drogie. 5000. To jest 5000 złotych. Bot Emily. Nie ma karambita, więc haul albo... albo lipa. I w ogóle to byłby trzeci underdog, jak nie dropnę haula, nie dropnę. Gdzie teoretycznie na underdogu bym mógł 3 battle wygrać. Także niestety takim oto smutnym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję wam za obecność, jeżeliście możecie sobie dołączyć do giveawayu, otworzyć codzienną darmową skrzyneczkę na stronie. A ja się z wami żegnam. Bajo, bajo, dobrej niedzieli i trzymajcie się. Cześć, cześć!